Cześć! Jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars Snowspeeder o numerze katalogowym 75268. Zestaw ten został wydany w 2020 roku, posiada 91 elementów, jego cena katalogowa to 99,99, a ten zestaw jest z takiej linii 4+, dawniej to były juniorsy. Oglądnijmy sobie teraz to pudełko. Tak prezentuje się ono z przodu, z tyłu, od góry, od dołu, z jednego boku oraz drugiego. Przejdźmy zatem teraz do unboxingu tego zestawu. Jak może wiecie, bądź też nie, jest to pierwszy taki zestaw 4+ na moim kanale, jaki kiedykolwiek recenzowałem. W ogóle też pierwszy, jaki rozpakowuję. No i mam z nim lekki problem, ale już udało mi się wbić ten nóż. Trochę nie tak jak chciałem, ale już trudno, bo jak widzicie tutaj to miejsce na wcisk sobie lekko, że tak powiem, popsułem. No i zobaczymy, czy boki łatwo pójdą, ale jak widzę, one tutaj nawet dobrze odchodzą. Trochę zgarnę te paprochy i myślę, że już mogę wysypać zawartość tego zestawu na stół. Pudełko jest już puste, jak sami możecie zobaczyć, w środku już się nic po prostu nie znajduje. A co mamy w środku? Jaka jest zawartość tego zestawu? Ano taka, że otrzymujemy dwa worki z klockami. W sumie jest ich dużo, nie spodziewałem się, że objętościowo będzie tego aż tyle. Takie oto jakby podwozie, duży element w kolorze białym. Oraz jeszcze dwie instrukcje. Pierwsza prezentuje się tak. W niej zapewne będziemy sobie budować sam pojazd, tak jak myślałem. No a z tyłu mamy reklamę LEGO Life. A zobaczmy jeszcze, co się znajduje w drugiej instrukcji. Z tyłu mamy spis elementów, a w niej budujemy tą resztę pobocznych konstrukcji. No i tak to się prezentuje. No to mi nie pozostało nic innego, jak wzięcie się za budowanie tego zestawu. Tak prezentuje się ten zestaw po zbudowaniu. Omawianie zaczniemy sobie od minifigurek. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki, Snowtroopera oraz Wedge'a Antillesa. Zaczniemy sobie od żołnierza Imperium. Zobaczcie, tak on wygląda z bliska. Według mnie ma on świetne oraz bardzo szczegółowe nadruki, zarówno na nóżkach, jak i na torsie. Z tyłu prezentuje się to w taki sposób. Pamiętam, że starsze wersje tych Snowtrooperów miały tutaj jakieś plecaczki, ale te nadruki też prezentują się naprawdę ładnie. Według mnie genialnym odlewem jest ten właśnie jego hełm. No po prostu świetnie wygląda i bardzo dobrze odwzorowywuje swój filmowy odpowiednik. Sam Snowtrooper ma tylko jeden nadruk na twarzy i prezentuje się on w taki sposób, a jako akcesorium ma średniej długości blaster. Według mnie jest to naprawdę bardzo ładna minifigurka. Zatem omówmy sobie teraz drugą minifigurkę, czyli pilota rebeliantów. Tak on wygląda z bliska. Powiem wam, że ja zawsze lubię nadruki na tych pilotach rebeliantów, ponieważ są one zazwyczaj ładne oraz bardzo szczegółowe. No zresztą sami zobaczcie, jak to świetnie się prezentuje. Z tyłu na pleckach wygląda to właśnie w taki sposób. Według mnie też mega ładnym elementem jest jego kask z takimi ciemnozielonymi akcentami. Nadruki są na nim ładne oraz bardzo szczegółowe. Ten pilot ma również dwustronny nadruk na główce. Pierwszy jest taki uśmiechnięty, zadowolony, a drugi bardziej przestraszony. Jak możecie zobaczyć, na obydwu tych twarzach mamy nadrukowane jakieś gogle oraz słuchawkę, co naprawdę fajnie wygląda. Jako akcesorium Wedge otrzymał krótki blaster. No według mnie minifigurki z tego zestawu wypadają naprawdę bardzo dobrze. W zestawie znajdują się w sumie trzy konstrukcje. Pierwszą z nich, którą sobie omówimy, będzie ten skrawek terenu. Jest on zbudowany na białej płytce 4x8 i co właściwie na nim się znajduje? Jakaś lodowa góra oraz działko. Co do tej lodowej góry, jest to jeden duży element, może on tu robić za jakąś osłonę czy coś takiego. W środku tej góry znajduje się jeden pomarańczowy jumper, do którego możemy sobie wpiąć blastera naszego rebelianta i dzięki temu może go on sobie tutaj odłożyć i zająć się strzelaniem z tego działka. Bo właśnie możemy nim sobie strzelać za pomocą tych czerwonych dysków. Wystarczy, że wypchniemy go w taki sposób i już on może atakować siły przeciwnika. Oczywiście można go sobie załadować z powrotem i strzelać dalej. Z boku w tym miejscu znajduje się nadrukowany jakiś ekranik. Zawsze spoko, jest to jakiś nadruk w kolekcji. Co do tego działka, to tak ono się prezentuje. Mamy tutaj lufę, jakby już wystrzeliwujący pocisk, przynajmniej tak mi się wydaje, i jest to całkiem niezła konstrukcja.
Ogólnie wam powiem, że moim zdaniem ten skrawek terenu wypada na plus. Omówmy sobie teraz tego śmigacza, wezmę go trochę bliżej. Z tyłu znajdują się w tych miejscach jakby jakieś silniki. Tutaj mamy chwytaki, te dwa białe elementy to według mnie są bardziej jakąś kwestią wyglądową. No i z przodu mamy dwa działka z takimi oto statecznikami. Od dołu ten model prezentuje się w taki sposób. No i tutaj mamy miejsce dla minifigurki. Już wam pokażę, jak to wygląda z nią. No i wtedy to się prezentuje w taki oto sposób. Powiem wam, że ten śmigacz całkiem mi się podoba. Do omówienia został nam tytułowy pojazd, czyli Snow Speeder. Zaczniemy sobie od przodu. Tak to się tutaj prezentuje. W tym miejscu znajduje się nadrukowany element, a po bokach możemy już zobaczyć dwa szare działka. Od boku prezentuje się to tak. Jak możecie zobaczyć, mamy trochę odkrytych studów, ale tutaj jest to ładnie zabudowane za pomocą jakiegoś grilla, kilku skosików oraz kilku gładkich elementów. Z drugiej strony wygląda to oczywiście tak samo, z tym, że jest to odbicie lustrzane. Od tyłu prezentuje się to w taki sposób. Możemy tutaj zobaczyć jakieś dwa silniki, taką kratkę, jest to chyba jakiś wlot czy też wylot powietrza. Powyżej trochę mamy taką oto szybkę, a na samej górze znajduje się obrotowe działko. Jak możecie zobaczyć, trochę możemy sobie nim poobracać. No a teraz przejdźmy do kabiny dla sterującego. Cała ta szybka jest moim zdaniem ładnie nadrukowana, no i ją sobie odchylamy i możemy już zobaczyć środek. Tak to się prezentuje. Mamy tutaj jakiś ekranik do sterowania, a z tyłu znajduje się takie oto oparcie. Więc pokażę wam, jak to teraz prezentuje się z minifigurką. Wsadzamy ją sobie tutaj, trzeba ją trochę oprzeć, no i zamykamy klapkę i już nasz pilot może lecieć na pole bitwy. Od dołu ten model prezentuje się w taki sposób. Znowu nie mamy żadnych ślizgaczy, ale myślę, że to nie będzie nam jakoś mocno przeszkadzać w zabawie. Skoro już wszystko mamy omówione, to przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, powiem wam, że ten zestaw w sumie to mnie pozytywnie zaskoczył. Zobaczcie sobie teraz na elementy zapasowe. Jak widzicie, no nie jest ich jakoś dużo. Wracając do samego zestawu. Moim zdaniem, jeżeli znajdziecie go gdzieś za 40-50 zł, to naprawdę go warto zakupić, chociażby dla tych minifigurek, które według mnie są po prostu bardzo ładne. Po tych wszystkich konstrukcjach nie spodziewałem się jakiegoś wow, a jednak jak się im tak przyjrzało z bliska, to wypadają one całkiem ok. I myślę, że młodszym odbiorcom ten zestaw na pewno dostarczy wiele zabawy. Moją oceną dla tego zestawu będzie 7 na 10. Możecie w komentarzach pisać, jak wy go oceniacie oraz co o nim sądzicie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!